Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Raków Częstochowa zmierzy się z Koroną Kielce. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Uwaga, może być groźnie. I rutynowa wręcz interwencja bramkarza. Łatwo radzi sobie z tym strzałem. Podanie do Patryka Kuna. Piłka przejęta po dośrodkowaniu, ale atak wciąż wywiera presję. Zoran Arsenić. Ciekawa teraz piłka górą. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone. Ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No, pozostaje mu pogratulować. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie rywala. Broni, ale piłka w grze. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. Podanie do Wdowiaka. Nie kombinuje, wrzuca. No i tracą teraz posiadanie. Uwaga, dobry przerzut górą. Stuprocentowa okazja! Piłka wybita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. I Raków bez piłki. Oj, świetne, prostopadłe zagranie. Dobre zachowanie przy tym strzale. Pewna interwencja. Ani przez chwilę nie było realnego zagrożenia bramki. Tym razem szybkie rozegranie. Zoran Arsenić. I dobrze teraz bramkarz, pewnie. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Zablokowany ten strzał. Sędzia się nie waha i gwiżdże po tym zagraniu. Rzut karny. To może nam otworzyć wynik. Dobrze bramkarz, wyczuł wykonawcę, broni.
No, widać po statystykach, że starają się, stwarzają sobie okazję, ale czegoś ciągle brakuje pod bramką rywali. Może przydałaby się jakaś zmiana z przodu, ale myślę, że z taką grą objęcie prowadzenia wydaje się tylko kwestią czasu. Korona buduje ten atak, przesuwa się z piłką. Odbiór czysty, nie ma faulu. A teraz Mateusz Wdowiak. Dobrze, teraz w obronie, mogło coś z tego być. Ładnie przeszedł rywala, co teraz? Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Arsenić. Zoran Arsenić. Dobrze, pod polem karnym rywala. Cierpliwie czekają na okazję. No i strata. Cały misterny plan bierze w łeb. Ale strzał zablokowany. Frank Tudor. Zoran Arsenić. Bardzo ładne podanie górą. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Pewnie, łatwo obroniony ten strzał. Strzelać głową to trzeba z głową. Tak to nikogo nie zaskoczy. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Podanie do Saszy Balicza. Cisną go, ale chyba strzeli. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Traci piłkę po tym wejściu. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Teraz strzał. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. Prowadzą zatem 1-0. Prostopadłe podanie. Szansa. To nie było trudne. Broni bramkarz. Teraz strzał z dystansu. Broni. Dobrze. Krótko rozegrana piłka. Dośrodkowanie w pole karne. Ale zagrożenie wciąż jest duże. Gwilia. Iwi Lopez, ale zablokowany ten strzał. Udało mu się ograć obronę. Dobrze teraz reaguje bramkarz.
Nie ma, wrzutki w pole karne. Podanie do Wdowiaka. Optymistycznie podszedł do tego strzału. I teraz bramkarz na dużym luzie. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Sasza Balić. Korona w natarciu. Co wymyślą jej gracze? Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Było naprawdę blisko. Co za pech. Tak, kontra to był kawałek dobrego futbolu. Szkoda, że nie uderzył nieco celnie. Korona wprowadza zmiennika. O, świetnie górą teraz. Spalony. A w pierwszej chwili myślałem, że sędzia puści akcję. Zoran Arsenić. Iwi Lopez. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Podanie do Wdowiaka. Uwaga! Ładne prostopadłe dogranie. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Znakomite zagranie na dobieg. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. W zespole Korony Kielce wchodzi rezerwowy. Strzał, proszę Państwa! Strzał z gatunku takich do zapomnienia. Kiepsko wykonany ten rzut wolny, naprawdę. Ewidentnie zagranie nieprzepisowe, ale nie przerywamy gry. No, to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów, a nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. I rywal zostaje w tyle. Szansa! Będzie remis! I nie ma wyrównania teraz. Ależ to była okazja, Tomku. Lepszej mogą już w tym meczu nie mieć. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Dobrze teraz grają, cierpliwie szukają luki. Valerian Gwilia. I stanął na linii strzału. 10 minut do końca tego meczu. Już niedługo. Sędzia zagwiżdże po raz ostatni i jeśli to utrzymają, to trybuny będą miały co świętować. Na pewno w ataku nie pokazują tu nic wielkiego, ale za to gra obronna zasługuje na owację. Popatrzmy, muszą to strzelić. Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na wyrównanie. Tak, można powiedzieć, że bez tej interwencji byłoby już po herbacie. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. No cóż, nie popisał się wykonawca. Bramkarz łatwo łapie. Mocno atakują rywale, musi uważać. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe, jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje.
Tak, teraz zbyt łatwa utrata posiadania. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Arbiter postanawia przyznać piłkarzom korony rzut wolny. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Wdowiak. I dolicza teraz 3 minuty. Ha! Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Piłka opuściła plac gry. Out. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów.